Hej, hej, moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. W kolejnym spotkaniu z gry Con Exiles nie będzie to zbyt długie spotkanie, gdyż pora jest dość późna, więc będzie to taki trochę krótszy filmik jak na mnie, ale chciałem Wam go nagrać ze względu na to, iż tutaj z chłopakami z gildii żeśmy wymyślili fajny patent na expienie i chciałbym Wam go pokazać oraz pokazać, co można tutaj, że się tak wyrażę, zbudować i jak to wygląda. Jeśli chodzi o samo budowanie, to to miejsce, które widzicie tutaj, tu gdzie jestem, to jest biom, moi drodzy, umiarkowany. To jest na granicy biomów mniej więcej. Tu jest biom pustynny, tu jest ten nasz umiarkowany, w którym teraz jesteśmy. Tu są bagna, tam jest zimowy, więc wszędzie stąd jest blisko. I prawdopodobnie tutaj w tej okolicy ja będę chciał zbudować swoją siedzibę. Tutaj już jest pewien zalążek, który zbudował Battle Snake, ale to jest raczej traktowane w tym momencie jako baza wypadowa. A teraz, moi kochani, zapraszam Was na film. I mam nadzieję, że nie będziecie mieć pretensji, że jest za krótki. A ze mną dzisiaj są Battle Snake i Toshiro. Witam Was bardzo serdecznie. Hej, hej. Dobra, my z Battlem tutaj polecimy do bossa. A potem, jak już ubijemy bossa, to sobie pogadamy z chłopakami, co i jak. Sytuacja na serwerach troszeczkę się, moi drodzy, uspokoiła, ponieważ nawet po tej porze jest w tym momencie za 20.11, czyli w nocy, czyli prime time. Można się po kilku minutach wbić na serwer. Wcześniej było to raczej niemożliwe, od godziny 17 raczej już wejść się nie dało. Zobaczcie, moi drodzy, co tutaj sobie pobudowali inni. To jeszcze nie jest nasza główna baza, ale budowla wygląda bardzo okazale. Ładnie się tu pobudował. No właśnie, właśnie, właśnie tak się na chwilę zatrzymałem przy tym. Odnośnie tego sposobu na bossa i ekspienia, zapytam się ciebie, Batę, co to za komedia, co ty tam pobudowałeś? Komedia. Ustawiłem palisady, żeby. Po prostu palisady, jak się postawi, to odejmuje postacią i stworzą, co się znajdują obok tej palisady. Bossa się wabi na te palisady. Palisada mu odejmuje powoli. Trzeba w odpowiednim momencie go odciągnąć, żeby samemu go dobić. Okej, okay, właśnie mam głowę kamieniożerca. Czy jak on tam będziesz chciał, to ci będę mógł udać, tylko nie wiem. A, tu jesteś. Oczywiście musiałeś się wziąć za jakieś żelazo. No. Po drodze jest tutaj, bo tu już trzeba z górki zejść, bo tą ścianę postawił. No właśnie, odnośnie tej ściany. Rozmawialiśmy tak sobie na temat troli i trollowania w tej grze. To jest właśnie doskonały przykład, jak ludzie potrafią utrudniać życie innym. I to nie jest jedyny przykład, ale niektórzy trolle zapominają o jednej rzeczy, że co z tego, że on postawi tę ścianę, jak każda postać się może przez tą ścianę wspiąć. Albo ją ominąć w inny sposób. Tutaj pokaż mu tą większą ścianę, jak troll postawi. O, tu jest jeszcze lepiej. No generalnie trollowanie w grze, w której można wspinać się po ścianie, jest tak naprawdę bezcelowe i głupie, no ale... Chociaż tą ścianę trochę mądrzej... No tą ścianę już mądrzej postawił, bo już ją tak raczej się nie sforsuje. W zależności od tego, ile masz siły, czy tam staminy, wytrzymałości, tylko możesz wspinać się.
Może. Będziecie szli moim szlakiem górskim? Chyba tak. Tak, tak, idziemy tym. No, to dla twoich widzów powiem, że według zasady, jak nie możesz iść dołem, to idź górą. To, żeby ułatwić życie mojemu klanowi, zbudowałem szlak górski, który właśnie Vega Vaso prowadzi. Fajna rzecz, która pokazuje możliwości trochę tej gry. Generalnie dzięki temu z naszej głównej siedziby dużo szybciej możemy się dostać na te tereny północne. Tutaj to już ty to budowałeś, od tak, mostu nowa posaria, tego nowego, tak. Tak, tak, widzę właściwie nową posarię. No i to jest właśnie to, tu jest winda, która sobie przyjechała. Teraz my sobie tą windą pojedziemy. Ja ją pomyślę chyba, nie? O, no. Co jest? Dobra, ruszyło. A, będzie można poobserwować ciekawe widoki. Widoki to są ładne, naprawdę. No, już prześliczne. Szkoda tylko, że windy czasami tak wolno jadą. Jak się człowiek śpieszy, to ma problem. Rozumiem, że wszystkie nasze niewolnice są ubrane. Tak. Ja jeszcze swoich nie wystawiłem, to są ubrane. No, moje też jeszcze nie wystawione. To na razie jeszcze ich nie ubierałem, bo nie miałem kiedy. Czyli mamy wszystko PG-13, tak? Nie o to chodzi, bo wiesz co, za nagość YouTube'a zbanować twórcę i kanał, nie? Aha. No. Nawet nie wiedziałem, wiesz? Tak. Dlatego wielu YouTuberów właśnie używa albo nagości tej częściowej w tej grze, bądź podczas obróbki filmu cenzurują po prostu, no nie sami. Mam pytanie, Vega, ty widzisz tu windę? Nie? Tak, od razu wam powiem, że to jest forma glitcha, który jeszcze się pojawia w grze, glitcha graficznego. Tam winda jest, jak pociągniecie tak, za już właśnie to zrobiliśmy. Ona ruszy z tego miejsca, po prostu jest niewidoczna. I to jest tylko w poziomej windzie. Tak, ona i trzeba... Znowu nie ma problemu. I trzeba drugi raz pociągnąć, żeby ona wróciła, nie? Tak. I się pojawia. Trzeba także... uważać, żeby kolegę nie zepchnąć. Tak, bardzo trzeba uważać. Także przy okazji możecie też podziwiać możliwości tej gry oraz tak naprawdę to, co was ogranicza, to tylko i wyłącznie wasza wyobraźnia, nic więcej. Tutaj trzeba uważać, żeby nie spaść. Wiem, że jest, bo już to zapobiegawczo wiedział, że Vega Ciamajna może spaść, więc zrobił płotek. Oj tam Vega Ciamajna od razu. Nie. Pierwszą z moich wielkich budowli, którą zobaczycie, to jest ziggurat w stylu sumeryjskim. Ze starożytnego Babilonu. To wszystko... może jeszcze tak idealnie nie wygląda, ale już jest praktycznie skończony. A nasza główna siedziba to jest taka forma piramidy, którą nawet widziałem na YouTubie, która ma być pomocna przeciwko purdżom. Co prawda trochę ją zmodyfikowałem na nasze potrzeby, no ale ogólny zamysł jest podobny. Czyli to wszystko, którędy idziemy, to ty zbudowałeś to, tak? Tak, tak. No, miałem wtedy akurat urlop, trochę wolnego czasu, więc się trochę pobawiłem. Trochę zaszalałem. No i w tym momencie zbliżamy się już tutaj do naszej głównej siedziby. Witają nas nasi... Z wami nasi, się przywitam. I nasi strażnicy. Na seta. Na seta. Tak, okay. Chciałem tutaj dodać, nie wiem czy Vega mówiłeś, że religię, którą wybieramy, nie ma znaczenia, ponieważ można się wszystkich religii nauczyć. Trzeba tak. Tego kapłana znaleźć. To ma tylko znaczenie na samym początku gry, jak startujesz, a potem już tak naprawdę. Do większości kapłanów łatwo się nawet dostać, jeżeli wiemy, gdzie się znajdują. Więc to też nie jest... jedyne niepolecane to jest Chrom, który jest formą ateizmu. To znaczy
Jest Bogiem, tylko że nie lubi, kiedy w ogóle nie lubi, ani, nie ma ani świątyń, nie lubi, kiedy mu się w ogóle cześć oddaje. A my we trójkę się zmieścimy do tej linii? Tak, Wow! winda maksymalnie 3 osoby, czwarta osoba już raczej spadnie. Pojemność niezła. Ten plecak, który ma batel na sobie, który widzicie tutaj tak troszeczkę za mną, to jest plecaczek świśnięty niewolnikowi. On pozwala nam zwiększyć udźwig i więcej przy okazji nosić ze sobą, nie? Tak, w obecnej wersji ten niewolnik ma taką samą pojemność jak pozostali niewolnicy, czyli 5 slotów na jakiś sprzęt, cokolwiek do noszenia. Jedynie co z niego na razie jest dobre, to jest właśnie ten forma jego ubioru, który jest ten plecaczek. Natomiast z tego co czytałem na forach, być może w przyszłych wersjach gry ten niewolnik będzie typowym takim formułicznego konia, który będzie mógł naprawdę dużo miał u siebie pojemności, tak jak postać, i dzięki temu będzie można chodzić z nim, zbierać dużo więcej. To, co teraz widzicie, moi drodzy, to jest nasze koła bólu. Tutaj sobie szkolimy naszych pomocników, że się tak wyrażę. Jakby mieli Niewolników, jakiś wybór. którzy pomagają nam w różnych sprawach. O, patrzę, to zacząłeś się w rolnika bawić. Tak. No i No i tutaj na tutaj. tych kółkach właśnie sobie przymuszamy nieposłusznych niewolników do naszej woli. A niewolników łapiemy sobie. Niewolnicy to są w ogóle NPC, którzy występują losowo na całej mapie, są rozsiani w różnych obozach, miastach i tak dalej, i po prostu ich się łapie. Jest ten tragarz. Tak, to jest ten właśnie tragarz, z którego można sobie ten plecaczek wziąć, no nie? Tak, w ogóle chciałem zaznaczyć, bo ten na pewno Wega biega, to pokazuje moją postać i ja się przedstawiam jako Toshiro, bo to jest generalnie mój nick i moja ksywa. Natomiast w tej grze bawię się postacią, która nazywa się Czerwona Sonia, znana starszemu pokoleniu z takiego bardzo dobrego filmu, a w ogóle to jest film był na podstawie komiksu. Stwierdziłem, że bardzo klimatyczna postać, pasująca do świata Konana. Jak najbardziej. Dobra, więc lecimy dalej. Teraz i tak mamy noc, więc mało co zobaczymy, ale jeśli chodzi o naszą tutaj budowlę i twierdzę, to jeszcze można co nieco pokazać. Zobaczcie, jakie tu jest. Kurde, są Kurde, są piękne piękne widoki. widoki. Piramida. Tak, to jest piramida, o, i nasi obrońcy. Niewolnicy, którzy w razie ataków bronią naszej bazy. Jest ich trochę, a jeszcze kilku czeka na wystawienie. Oczywiście, jak ktoś jest taki duży jak Vegeta, to musi se kucnąć, żeby wejść. Bo inaczej nie wejdzie. No i tutaj jest takie jakby główne pomieszczenie z zasobami różnego rodzaju. Mamy te skrzynie, jakieś tam pierdolki. Na dole będziemy mieć stoły krafterskie, tak, jeśli dobrze pamiętam. Tak. Tutaj. No, to już jest pomieszczenie znacznie większe. Tutaj mamy stoły krafterskie, również mnóstwo skrzyni na rzeczy. W każdej skrzyni coś jest. Zobaczcie, jest to chyba jedyna gra, w której można podejść do skrzyni i podejrzeć, co w niej jest, nie otwierając jej. No, także tak to wygląda. Tutaj jest część sypialna. Jeszcze nie udekorowana, ale to też jest Ale. kwestia czasu i kto jaką ma A inwencję to jest głowy. również jedna z niewolnic, tancerka, która sprawia, że tańcząc nam się polepsza humor. Czuję Tutaj to jest. szybszy, lepszą regenerację w tym życiu. Tak jest. Tu Tak. jest kowal. I mówię, w każdym, jak tutaj widzicie, miejscu można posadzić jakiegoś niewolnika, który przyspiesza znacznie pracę nad danymi rzeczami, jak i również zdradza receptury, których postać sama się nauczyć nie Nie może może bez bez. złapania tego niewolnika. No, tak to wygląda. Ale Lecimy. receptury to uczą ci wyżej poziomowi, bo pod. Tak, nie ci pierwsi, tylko ci tacy już lepsi. Co najmniej trzeci poziom bądź czwarty. Czwarci ty to są już imienni NPC. A wiadomo, że im wyższy poziom, tym trudniej takiego NPC-a złapać. Standard.
Dobra, prowadź dalej to, co my tutaj jeszcze mamy do pokazania ciekawego. W zasadzie, to pan tak. Za bardzo mi dekorowałem poza tam jakimiś tymi zwiszającymi ogniskami, żeby było jaśniej w trakcie nocy. Mnóstwo, powiem tylko, że jest mnóstwo elementów jakichś dekoracyjnych, jakieś misy, kubki, ławy. Można tutaj naprawdę zaszaleć. Obrazów może nie ma, ale w wersji alfa były totemy. W tej chwili, jak patrzyłem, za bardzo nie ma, ale są na przykład barwy wojenne, które też można się nieźle pobawić. Nie testowałem jeszcze tego, więc nie wiem, czy to jest na twarz, czy też na ściany. No, jeszcze z czasem wszystko. Jeszcze tyle mnóstwo rzeczy do odkrycia w tej grze, że po prostu. O Jezu, i znowu. Może bym się zszedł? W tej skrzyni jest trochę rzeczy pokazanych, tych kubków, słoików. Tak. Dobytych na niewolnikach. O, no właśnie. Zabijanych, bo oczywiście każdy NPC ma, że się tak wyrażę, swoich drop, który upuszcza w trakcie śmierci i my możemy go oczywiście tak, pozbierać. Tak, wcale nie trzeba się bawić w zbieranie zasobów typu żelazo i tak dalej, bo można po prostu chodzić i łupić wszystkich NPC-ów na lewo i prawo i mieć z tego całkiem niezły drop. Dokładnie tak. Znaczy może nie, przepraszam. Najwięcej expa jest za tak zwaną podróż, czyli coś, co nas oprowadza po świecie gry i odkrywanie nowych znaczników typu jakieś obozowiska, widoczki, jaskini i tak dalej. Ale drugą rzeczą, która daje nam najwięcej expa, to jest właśnie zabijanie wszelkiej maści potworów, NPC-ów. Dobra, to jeszcze może wyjdźmy na chwilę tam zobaczyć, jak wygląda tutaj, ten... Tędy jest niż raz, że jest łatwiej wyjść, a dwa jest ładniejszy widoczek na piramidę. No właśnie o tym chciałem powiedzieć, żeby to jakoś ładnie pokazać. O, zobaczcie, i tak to właśnie wygląda. To jest całość, olbrzymiość, okazałość tej budowli. To, co widzicie tutaj, to są palisady, które jak ktoś do nich podejdzie, to nawet gracz sam, który je postawił, to zabierają życie, więc trzeba przy nich uważać. No. A tak wygląda właśnie w całej okazałości to, co tutaj to nam wybudował. No, a teraz może skoczmy szybko na tego bossa. Tam po lewej tych niewolników łapiemy. Tam po lewej, o tutaj, gdzie zaraz może wam pokażę. Tutaj jest takie miasteczko sobie, tam się wchodzi, tam jest ten statek czy coś i tam właśnie oni sobie siedzą i tam sobie chodzimy, wypadamy na właśnie łowy na niewolników. Także piratów czarnej ręki, czy jakoś tak. Także... Tak, nazywa się Czarny Galeon dokładnie, właśnie. Na mapie oznaczone. Także baza wypadowa naprawdę jest zajebiaszcza. Woda jest niedaleko, wystarczy zjechać windą i mamy wodę. Tutaj mamy żerełko chodzące sobie gdzieś tam. Jednak co trzeba zaznaczyć, jak żeśmy już z Batlem rozmawiali na ten temat, że bardzo, ale to bardzo ograniczyli ilość stworzeń, ilość mobów, które występują w gry w stosunku do wersji z wczesnego dostępu. Teraz to jest, ja nie wiem, czy to nawet połowa jest tego, co była. Nie nawet niż połowa, może no, jedna czwarta wydaje, tego, co było. Bo po prostu... Tutaj było mnóstwo różnego rodzaju zwierząt. Tak. To się nie dało, kurczę, przejść, żeby się nie natknąć na jakiegoś zwierzaka. Trzeba cały czas było uważać się, oglądać za siebie, od odpowiedniej strony podchodzić, żeby cię nie zwęszył, nie zaatakował. Teraz to jest lajcik, moi drodzy, w porównaniu do tego, co było w RDF-ce. Ale dzięki temu gra jest płynniejsza. Tak, to na pewno. I przede wszystkim umożliwiła pewne mechanizmy, które możemy sobie tutaj wykorzystać bez obawy, że jak wyjdziemy z rana po spędzaniu nocy w swojej siedzibie na zewnątrz, to nagle wyłoni nam się nie wiadomo skąd jakiś krokodyl, który na dzień dobry nas zaszlachtuje. Dobrze idziemy?
Gdzie jesteś, Wego? Panie, w tą stronę proszę. Oczywiście, jak zwykle, Wego musił się zgubić. No nic. Tak, tak, tutaj. Jak widzicie, tutaj mur też zbudował gościu, który próbował nas trollować, chociaż byliśmy w tym miejscu pierwsi. Pomimo, że na prywacie mu mówiłem, żeby dał sobie spokój, bo tutaj nasz klan będzie się jeszcze bardziej rozbudowywał niż nawet jesteśmy, że będziemy sobie tylko przeszkadzać i mieli konkurencję do zasobów. Niestety gościu nie za bardzo zrozumiał, na czym ta gra polega, zwłaszcza na serwerach PvE. Ale z tego, no i próbował nas trochę strollować, łącznie z tym, że nie tylko nas trollował, ale wszystkich, bo to jest generalnie zazwyczaj mnóstwo tędy ludzi chodzi. A kurczę, nie mam tego młotka. No nic, bo generalnie to powiem szczerze, że nie wiem, czy on tutaj coś zbudował. Nie, on w tej chwili przeniósł się w zupełnie inne miejsce. No właśnie, zbudował się tak, że to się zaraz niedługo rozsypać powinno. Najszybciej ta ściana, przy której teraz stoisz, jak sprawdzałem dzisiaj, było 60 godzin do zniknięcia, nie? No to jak tylko zniknie... Tylko, że od razu mówię, wystarczy, że ten, kto to zbudował, albo ktoś z jego klanu, podejdzie raz w ciągu 7 dni i licznik znowu tyka od początku. Wystarczy podejść i dotknąć, że tak powiem, danej budowli. Dobra, moi drodzy, jesteśmy teraz w miejscu, gdzie jest właśnie ten boss, ten krokodyl. Może ja pokażę na mapie, w którym to miejscu jest, żebyście ewentualnie chcieli zobaczyć w ogóle to właśnie tutaj. I teraz tak, widzicie te zasieki, które są ustawione? To właśnie zrobił Battle Snake po to, żeby właśnie tego bossa tutaj ściągnąć, ponieważ samo jego bicie nawet na poziomie, który ty masz poziom, to? 41 w tym momencie. 41 battle, który masz poziom? 56. No, to sprawia naprawdę duży problem, więc dzięki tym zasiekom, gdy ten boss tutaj podchodzi, to dużo więcej zabiera mu hapa, co zaraz zobaczycie, a my tylko po prostu sobie stoimy tutaj na tej górce i po prostu go dobijamy, strzelamy do niego, a w momencie, kiedy już przyjdzie czas, że życia ma mało, to musimy go odciągnąć stąd, żeby po prostu się nie zabił na tych palisadach, bo jak zabije się na palisadach, to my nie dostaniemy za niego expa, a jak zobaczycie, za niego expa jest mnóstwo. Już ciągnę bossa jakby, co? Okej. Okay. No mam 70 tysięcy, mi brakuje do levelu, moi drodzy. I zaraz zobaczycie. O kurczę, sami widzieliście, sam podszedłem do tych zasieków i mnie. Chciałem nadmienić, że te zasieki, ten ostroku, z tego co podejrzewam, jak patrzyłem, one nie zadają damage'u typowego, tylko zadają procentowy damage. Dlatego tak, ale zadają. Sami. Wiesz? Ja żyję, tak. Ale do to. Nie, boss się zablokował na drzewie i próbowałem ściąć drzewo, ale niestety za bardzo się nie dało. No akurat kurde się ściemnia, no. Czy to burza idzie? Nie, ściemnia się. Cześć się. Dobra, odblokowałem bossa. Ściem drzewo. Najgorsze jest to, że się ściemnia i że mało będzie widać. Nie ściemnia się. Burza piaskowa. Uciekamy. A. No, burza idzie. Właśnie, kurczę, tak mi się wydawało, że... O Jezu, jeszcze boss lezie. Dobra, uciekamy. Wystarczy, że będziemy do tego przedsionka i będzie spokój. Dobra. To od razu przy okazji, moi drodzy, będziecie mieć okazję... Od razu przy okazji, moi drodzy... O kurde. Skucamy. Będziecie mieć okazję... obejrzeć, jak wygląda tutaj burza. Tutaj, Wega, cofnij się. Okej, sorry. Wega. Ja jeszcze się nie ogarnę. O, zobacz, jak idzie burza. Pokaż. O, tak wygląda burza pieskowa, zobacz. Cofamy się. Dobra, uciekamy. Zaczynamy tracić życie, więc musimy się schować. Żeby przestać tracić życie, musimy mieć ikonkę schronienia wypełnioną na maksa. Wtedy jesteśmy chronieni. I już nam burza piaskowa nie grozi, ona zaraz przejdzie i sobie spokojnie wrócimy do tego bossa i go spróbujemy zabić i wam pokazać to na filmie. Od razu dla twoich widzów powiem, że
Mikstury leczące mają tak zwane kombosy, można powiedzieć. To taki znaczy? poradnik, gdybyście się kiedyś ten, najlepiej, oczywiście mikstura miksturze nierówna. Ale jeżeli jedzenie w tej grze regeneruje życie, jeżeli w tym samym czasie użyjecie jedzenia i miksturki leczącej, albo bandaża leczącego, to jedno wspomaga drugie i generalnie odzyskacie więcej życia niż w momencie, gdybyście użyli raz jednego, poczekali aż bufle leczący się skończy i użyli później kolejnego. Dobra, burza przeszła. No to lecimy. Ubijemy tego bossa. Ja będę musiał sobie o, później... Pokaż Vega tutaj, teraz jak odchodzi burza, jak fajnie to wygląda ta animacja tej burzy. O, no teraz... No, widzę. Super. Ale jaka muzyka od razu. Zupełnie inna. Świetnie to wygląda, naprawdę. No ja chyba, albo nie, chyba was nie zgubiłem. Tylko wyście polecieli, a ja jeszcze się przyglądałem burzy. No. Łukiem najlepiej go zwalczyć. Idź Vega, się spinaj lepiej się. No ja już się idę spinać. Tak to właśnie wygląda, moi drodzy. Boss się tutaj blokuje i my wtedy go możemy sobie bić, a na tych zasiekach on traci życie. A jak mówisz, widać ile odchodzi. Tak. No jak procentowo to szybko. Zobaczcie. Schodzi. Zobaczcie, nawet jak strzelamy, bijemy go czy coś. Normalnie łukami z godziny tego bossa. No, dokładnie. Jak w niego strzelamy, to nawet nie widać, że mu kreska drgnie, że mu coś schodzi, no nie? A tutaj on traci życie ewidentnie. Jakiś czas trzeba strzelić, żeby się nie odagrował. Tak, żeby się nie odagrował. Tak jak mówiłem, 70 tysięcy brakuje mi do poziomu. Zobaczymy, ile expa wpadnie, jak on zginie. No tak jak zawsze liczyłem, to około 40. Dokładnie nie wiem, ale gdzieś około 40. Dzisiaj jak solowałem tego bossa w ten sam sposób, to dostałem 46,5 tysiąca. Palił cię. No to bo ci normalnie twoją śliczną upę odgryzie. W mojej postaci. No. Ale w grze integrujemy się ze swoimi postaciami. Możemy troszeczkę więcej mu punktów życia zostawić i zobaczą widzowie, ile się bije. Ja bym nie chciał zginąć, wiesz, taka prawda. Na skałę wejdziemy tam, z prawej strony. Tak jak ostatnio. A, no tak. Nie, to chyba widać, jak będę strzelał. Okay. Dobra, uciekamy. Wiele dają. O, kocha mnie. W drugą stronę Vega. Lubi mnie. Tego nie mam na... O, jeszcze sekund. Trochę mógł postać, ale to już... Nie można nigdy dokładnie wypatrzeć, kiedy... Kilka razy już zginął, no. Tutaj. Vega, nie. No co?
No teraz to świetnie widać, że mu życie prawie nie drży, jak się w niego bije. A to już Irus zaszaleje. Nie wiem, czy ktoś w taki sposób też pokazywał bicie tego bossa. Nie wiem, ja też nie wiem, ale zawsze. No i to już się rozwinął. No właśnie, to chciałem poczekaj, powiedzieć. Nie zabijajmy go, żeby. Nie, zabijcie, mi to nie leży, nie? Na sekundę przecież dojdziesz, blisko. No właśnie. Na gość. A no, a, no tak. No dobra. Właśnie, ja nie chcę, żeby Vegas dostał bana na YouTubie. Nie, to ja bym wiesz sobie ocenzurował, nie? Dobra. Ale tu wiesz, więcej roboty. Dokładnie. Oj, właśnie, skończyły mi się strzały. Tak nie zależy, bo jak wyprawiam się po demoniczną krew, to z jednego takiego przemarszu dostaję 100 tysięcy expa, więc więcej od bossa. Dwa razy więcej. Daję strzały. Może myślałem, że 100 wam wystarczy. Masz tu strzały pode mną. Czasem fajnie w powietrze wyskakuje, jak go się zabije. A już zabiłeś? Nie, jeszcze nie. Jak wlazł w mur! No, tu jest taki jakiś bug, że on przechodzi przez te skały czasami. Długie. Kurde jeszcze. To jeszcze trochę z nim mamy zabawy. Jeszcze chwilę. Strzelami tymi wężowymi strzałami to trucizna też działa. No tak, ale to właśnie widać, jak ten boss jest wytrzymały, no nie? I bijąc go nie w ten sposób. To po prostu masakra. Dobra, dzisiaj mi dwie głowy wypadły, to próbuję. No. Zaliczyło wam jakiegoś tego questa z głową? Nie, nie, ale teraz ty nie. A. No niestety nie mam. No ale właśnie. Mam głowę kamieniorożca, jak chcesz. Aha. Nie, dziękuję. Generalnie jednym z questów tej podróży, która opisuje całą tą, co się dzieje tutaj, ten aspekt częściowo samouczkowy. Przepraszam, tą przerwę ci na chwilę. Zobaczcie. Brakowało mi 70 tysięcy, brakuje mi 43 tysiące. Dostałem 30 tysięcy ekstra, mi tam brakowało 73, nie? No 40 tysięcy ekstra dostałem za zabicie jednego bossa. To dwa razy takie coś i jest level, nie? Jeszcze te klucze. No i te klucze, tak. To jest księga. Dobra, to kontynuuj, przepraszam. Spoko, spoko. Generalnie, czekajcie, o czym tutaj mówiłem? Aha, o głowach, o kwestie, tak? Cała ta podróż to jest forma i samouczka, i jednocześnie oprowadza nas po tym świecie. Mam nadzieję, że nie idziesz tutaj z włączoną kamerą, bo ja jestem nagi. Chodź ze mną, Vegana. Postać. Ja potrzebuję wody. Tu, chodź, chodź. To w drugą stronę idźcie. I generalnie jedną z tych podróży, części tej podróży, tych questów z podróży, to jest właśnie zdobycie głowy bossa. O, tak jak tego krokodyla. Problem z tym, że już na alfie było w miarę ciężko te głowy, na obecnej wersji 1.0 jest bardzo ciężko o jakiekolwiek głowy bossowe. Podobno najłatwiej jest, jak czytałem fora, z głową nosorożca, który jest przy kapłance, która uczy religii Mitry.
Niemniej jednak nie testowałem jeszcze tego. Z krokodylem zabiliśmy krokodyla już chyba z 12-13 razy i jak do tej pory nie udało nam się ani razu wydrobić. Dokładnie tak. Czeka, chodź jeszcze tu, bo tu jest ta skrzynka, ten klucz, co się zdobywa z krokodyla, tu się używa. Gdzie? O, tutaj dobra, jest. Widzicie. W każdym bosie jest taka gdzieś w okolicy skrzynka. Aha. Tylko trzeba mieć 60 poziom, żeby ten klucz użyć na tej skrzynce. Tak, dostajemy legendarne zbroje, bronie. Dobra, więc może z tego miejsca ja się pożegnam z wami, moi drodzy. Serdecznie wam dziękuję, Toł i Battle, za pomoc. I cóż, no... Do następnego spotkania, moi drodzy. Mam nadzieję, że w równie dużym gronie jak dzisiaj. No, także trzymajcie się. Do następnego. Pa, pa. Pa, pa. Dzięki serdeczne za poświęcony czas. Także jeszcze raz, jak wam się podobało, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, czy takie co. Co, mam pokazać ci tą moją trasę? I okay. Trzymajcie się. Do zobaczenia następnego. Hej, hej, moi drodzy.